ज्ञान आत्मिदं दस्यात् जनकनासलकयं चाक्षुष्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमानभीष्टं शपितं येन भूतले कायामुपाकरमयादिदासीतासनकितं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयतावरकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सगजतन् सगणरगणतन्वितं सजीवं सद्वाहितं सर्वरुतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखावितंश्च हे कृष्णकरणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिककान्त राधकान्त नमोऽस्तु ते ताप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु हरिदेवी विश्वभानु सुतदेवी सुतदेवी प्रणमामि प्रियाय प्रिये पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वन सेकंड सो वी आर रीडिंग नेक्टर ऑफ डिवोशन Chapter 1. Czytamy z Nektary Oddania, rozdział pierwszy. Nana shastra vicharinaika nipuno saddharma samstapako lokanam hitakarino tribhuvane manyo saranya karo Radha Krishna parada vindavajana Mandena Mataliko Vande Rupa Sanatana Raghujago Vijiva Gopalago I offer my respectful obeisances to the six Goswamis, namely Sri Sanat Goswami, Sri Rupa Goswami, Sri Raghunath Bhat Goswami, Sri Raghunath Dat Goswami, Sri Jiva Goswami, and Sri Gopal Bhatta Goswami, who are very expert in scrutinizingly studying all the revealed scriptures with the aim of establishing eternal religious principles for the benefit of all human beings. Thus, they are honored all over the three worlds, and they are worth taking shelter of because they are absorbed in the mood of the gopis and are always engaged in the chant of the loving service of Radha and Krishna. Can you translate that? No, I was not prepared. Okay, that's all right. So, chapter one. But we're not reading about waves of nectar of devotion, those divisions, or we're going directly to chapter one? We already did the other day, you weren't here. Okay, I'm ready. In the Sri Bhagavatam, third canto, 29th chapter, 10th verse, Srila Kapila Dev, while instructing his mother, has given the following characteristics of pure devotional servers. My dear mother, those who are my pure devotees and who have no desire for material benefit or philosophical speculation, have their mind so much engaged in my service that they are never interested in asking me for anything except to be engaged in that service. They did not even beg me to live in my abode with me. Rozdział pierwszy. Cechy charakteryzujące czystą służbę oddania. W trzecim kanto Śrimad Bhagavatam Śrila Kapiladev, pouczając swoją matkę, podał następujące cechy czystej służby oddania. Moja droga matko, ci, którzy są moimi czystymi bhaktami, nie pragną materialnych korzyści, ani nie interesuje ich filozoficzna spekulacja. Ich umysły są tak bardzo zajęte służeniem mi, że nigdy nie proszą mnie o nic, za wyjątkiem możliwości pełnienia tej służby. Nie proszą mnie nawet o to, by mieszkać ze mną w moim królestwie. Oh, it's important point that the devotee is not asking the Lord for anything. To jest bardzo ważny punkt, że wielbiciel nie prosi Pana o cokolwiek. Sometimes we see devotees are praying, oh, let me get this car so I can serve Krishna, let me have this so I can serve Krishna. But Krishna knows what we need.
Czasami wielbiciel może prosić Krysznę o samochód albo jakąś inną rzecz, ale Kryszna dokładnie wie, czego potrzebujemy. And we should just be ready to accept whatever he presents for us. I powinniśmy być szczęśliwi, cokolwiek Kryszna prezentuje wobec nas. Even Prabhupada was saying that he was thinking he was going to do business and make a lot of money, and then with that money he was going to preach, but he said Krishna had another idea. Tak jak Śla Prabhupada wspomina swoje życie i mówi, że miał taką ideę, żeby rozpocząć wielki biznes, zarobić dużo pieniędzy i w ten sposób używając tych pieniędzy na nauczanie, ale Krishna miał inny plan. And Krishna took away his business failed. He left his family, took sannyas, and then he started to do the real important preaching. Więc pan Krishna przyjął sannyasę. Po przyjęciu sannyasy, wtedy Krishna pokazał mu, jakie będzie prawdziwe. Because Krishna was directly behind him. What is it? You lost the sound? I don't know what happened, but I translated what you said. Well, maybe I didn't hear you. Okay, so that should be our mood. We're ready to do whatever Krishna wants. Więc to powinien być nasz nastrój. Robimy to, co Krishna chce. Just like Haridas Thakur, when he was put in the prison by the Qazi, the prisoners were all thinking, oh, he is a very important man. He'll get us out of this jail. He'll get us out of the prison. Więc kiedy Haridas Thakur został wtrącony do więzienia, tą osobą był Qazi, którego I can't hear you, Martenda. Martenda, are you there? No, I don't know what's going on. Something is hanging. Yes, it just stops. I can't hear you at all. Again, I don't know what's going on. We have good internet. Something with our internet connection is wrong. Because now I can hear you. Anyway, so Haridas Thakur, he could understand their mind. So he told them, don't think you have to change your position in order to begin devotional service. I wtedy Śrila Haridas Thakur zrozumiał ich umysł i co myślą o nim. I powiedział im, to nie musicie zmieniać swojej pozycji, aby rozpocząć wykonywanie służby oddania. Don't think you have to first of all get some qualification, and then you can begin devotional service. To nie jest tak, że zanim zaczniemy służbę oddania, musimy zdobyć jakieś niezwykłe kwalifikacje. The only qualification you need is to be sincerely desiring to please the Guru and Krishna. Jedyną kwalifikacją jest to, by mieć szczere pragnienie, zadowolenie Guru i Kryszny. And then Krishna will arrange everything for you. I wtedy Kryszna zaranżuje wszystko dla ciebie. There are five kinds of liberations, namely to become one with the Lord, to live with the Supreme Lord on the same planet, to have the same features as the Lord, to enjoy the same opulence as the Lord, and to live as a companion of the Lord. Devotee, not to speak of rejecting material sense gratification, does not even want any of the five kinds of liberation. He is satisfied simply by discharging loving service to the Lord. That is the characteristics of pure devotion. Jest pięć rodzajów wyzwolenia, a mianowicie stanie się jednym z Panem, mieszkanie na tej samej planecie co Pan, posiadanie tych samych cech co Pan, czerpanie przyjemności z takich samych bogactw jak Pan oraz życie w bezpośrednim towarzystwie Pana.
Baktowie, nie mówiąc już o odrzuceniu materialnych przyjemności zmysłowych, nie pragną nawet żadnych spośród tych pięciu rodzajów wyzwolenia. Po prostu są oni w pełni usatysfakcjonowani wykonywaniem miłosnej służby dla Pana. Taka jest cecha charakterystyczna czystego oddania. In the above statement by Kapila Dev from Srimad Bhagavatam, the actual position of a pure devotee is described, and the primary characteristic of devotional service are also defined. Further characteristics of devotional service are described by Sri Rupa Goswami with evidence from different scriptures. He states that there are six characteristics of pure devotional service, which are as follows. W powyższym stwierdzeniu Kapila Devy znajdującym się w Srimad Bhagavatam opisana jest prawdziwa pozycja czystego bhakty i zdefiniowane są podstawowe cechy charakteryzujące służbę oddania. Dalsze cechy charakterystyczne służby oddania opisane są przez Śrila Rupę Goswamiego z podaniem dowodów z różnych pism. Stwierdza on, że jest sześć następujących cech czystej służby oddania. So, what are these six characteristics given by Rupa Goswami? Jakie są, jakie jest sześć pure devotional service brings immediate relief from all kinds of material distress. Pierwsze, czysta służba oddania przynosi natychmiastową ulgę od wszelkich niedoli materialnego życia. So we may see, well, I still have distress, material distress. So that means we're not at the level of pure devotional service. Więc ktoś może zapytać, o, ja nadal mam jakieś kłopoty, jakiś stres. To znaczy, że jeszcze nie jesteś na płaszczyźnie czystej służby oddania. So we should think, okay, let me try to do something right now to please Krishna, and then my distress will go away. Więc to jest takie logiczne. Więc zróbmy coś teraz, w tym oto momencie, zróbmy tak, że Krishna będzie zadowolony i usunie niedolę materialnego życia. So everyone can do something. We can chant Hare Krishna, we can clean the temple, we can do something. Więc każdy może coś zrobić dla Kryszny. Można intonować Hare Krishna, można czyścić świątynię Kryszny. Pure devotional service number two is the beginning of all auspiciousness. Druga cecha. Czysta służba oddania jest początkiem wszelkiej pomyślności. We may think, oh, this is a very auspicious work or inauspicious work, but no, devotional service is above auspicious or inauspicious. Więc możemy myśleć, że ta praca czy ta służba jest pomyślna lub niepomyślna, ale służba oddania jest ponad czymś pomyślnym albo niepomyślnym. It's like Arjuna, he didn't want to fight because he thought it was inauspicious. Tak jak Arjuna, on nie chciał walczyć, bo myślał, że to jest niepomyślne to jest niepomyślna sytuacja. But then when he surrendered to Krishna, then everything became auspicious. A kiedy zdecydował się, że teraz będzie podporządkowany Krysznie, wszystko stało się pomyślne. Number three, pure devotional service automatically puts one in transcendental pleasure. Numer trzy. Trzecia cecha. Czysta służba oddania automatycznie przynosi transcendentalną przyjemność. Four, pure devotional service is rarely achieved. Czwarta cecha. Czysta służba oddania osiągana jest bardzo rzadko. So this may discourage us, but the other side is we can have this as the param gati. This is the goal. I want to become a pure devotee. Więc to może być takie trochę zniechęcające dla nas, ale z drugiej strony to jest nasz cel, to jest nasz param gati. I was reading today about Raghunath Das Goswami. He was so austere. I was thinking, I'm so far from his level. Strict in his eating. He never ate anything opulent. On był bardzo ścisły w spożywaniu potraw i w odrzuceniu wszelkiego rodzaju bogactw. So we can also improve in that direction. We shouldn't eat more than required. Więc możemy również iść w tym kierunku i
So in this way we can make progress. Again, I lost you. You there, Martenda? Sorry, I don't know what's going on. I don't either. I don't know what's going on. Okay. The internet connection, now they decided to have data immune to messing up with internet connection. So should we go through with this class or not? Yeah, we should continue, you know, this is some epidemic. Okay, number five, those in pure devotional service deride even the conception of liberation. Piąta cecha. Ci, którzy pełnią czystą służbę oddania, wyśmiewają nawet koncepcję wyzwolenia. Number six, pure devotional service is the only means to attract Krishna. Cecha szósta. Czysta służba oddania jest jedynym sposobem przyciągnięcia uwagi Kryszny. Krishna is all attractive, but pure devotional service attracts even him. This means that pure devotional service is even transcendentally stronger than Krishna himself because it is Krishna's internal potency. Krishna jest wszechatrakcyjny, lecz czysta służba oddania jest atrakcyjna nawet dla Niego. Oznacza to, że czysta służba oddania jest transcendentalnie silniejsza niż sam Krishna, bowiem jest ona wewnętrzną energią Kryszny. So this is amazing feature of the Lord. Więc to jest taka niezwykła cecha Pana. Although he's the most powerful, still he's controlled by love. Mimo, że jest wszechpotężny, nadal jest kontrolowany przez miłość. We have to learn how to love him. Again, Martenda. Yes. I know. Did you hear what I said? Że we should learn how to love him. Yeah, then there won't be any anxiety. Powinniśmy nauczyć się, jak go kochać i wtedy nie będzie żadnego niepokoju. Relief from material distress. In the Bhagavad Gita, the Lord says that one should surrender unto him, giving up all other engagements. The Lord also gives his word there that he will protect such surrendered souls from the reaction of all sinful activities. Ulga od niedoli materialnego świata. W Bhagavad Gita Pan mówi, że należy się mu podporządkować, porzucając wszelkie inne zajęcia. Pan daje tam również swoje słowo, że będzie chronił podporządkowane mu dusze od skutków wszelkich grzesznych czynów. So here Prabhupada is quoting the Bhagavad Gita 1866, Sarvadharma Pratyaja, Mami Kam Saranam Vraja, Aham Sarvava Papebhyo, Moksha Yishyami Vasa Chaha. He says, just surrender unto me, give up everything else, and don't worry, I'll take care of you. Więc tutaj Śla Prabhupada przytacza werset z Bhagavad Gita 1866. Podporządkuj się mi, rób to, co ja ci każę, a ja uwolnię cię od wszelkich następstw grzechu. Śri Rupa Goswami says that the distresses from sinful activities are due both to the sins themselves and to sins committed in our past lives. Generally, one commits sinful activities due to ignorance, but ignorance is no excuse for evading the reaction, sinful activities. Sinful activities are of two kinds, those which are mature and those which are not mature. The sinful activities for which we are suffering at the present moment are called mature. The many sinful activities stored within us for which we have not yet suffered are considered immature. Śla Rupa Goswami mówi, że niedole płynące z grzesznych czynności spowodowane są zarówno przez grzechy popełniane obecnie, jak i przez grzechy popełnione w naszych poprzednich żywotach. Na ogół grzeszne czynności popełnia się na skutek ignorancji. Lecz ignorancja nie stanowi usprawiedliwienia, dzięki któremu można by uniknąć skutków wynikających z naszego grzesznego postępowania. Grzeszne czynności są dwojakiego rodzaju, dojrzałe oraz niedojrzałe. Te grzeszne czynności, za które cierpimy obecnie, nazywane są dojrzałymi. Natomiast wiele grzesznych czynności zgromadzonych w nas, za które jeszcze nie cierpieliśmy, uważanych jest za niedojrzałe. This is our condition. Everybody in the material world is here because of sin. Więc to jest nasze uwarunkowanie. Ktoś zawsze cierpi
i z powodu nagromadzonego grzechu. Except those who may be sent here from the spiritual world. Z wyjątkiem. But for the rest of us who are born here, we're born here because of our past sins. Z wyjątkiem tych osób, które przyszły bezpośrednio do świata duchowego, ale my, którzy urodziliśmy się tutaj, to my cierpimy i rodzimy się tutaj z powodu naszych poprzednich grzesznych czynności. So therefore, doing another material activity to eradicate that sin, it won't have the desired result. Więc wykonując następną materialną czynność, aby uniknąć tej poprzedniej materialnej, aby zniwelować poprzednią materialną czynność czy reakcję, nie odniesiemy żadnego pożytku z tego. We have to come above both pious and impious activities and simply act for the pleasure of the Lord. Then we don't get any material reaction. Więc powinniśmy wznieść się na poziom służby oddania ponad pobożne i niepobożne czynności i wtedy będziemy mogli zadowolić Pana. Just like Arjuna, he didn't get any material reaction, even though he was killing great souls like Bhishma and Drona. Więc kiedy Arjuna zabijał takie wzniosłe osoby jak Bhishma i Drona, to on wtedy nie spowodował żadnych grzesznych reakcji, ponieważ robił to z ramienia Najwyższego Pana. Because he was acting on the platform above the material platform, where there's no duality of pious or impious. Ponieważ wzniósł się ponad płaszczyznę dualizmu, której dominuje pobożność i bezbożność. So we can also come to that platform immediately. I możemy dojść do tej płaszczyzny natychmiast. That will depend on our desire. Opierać się na naszym pragnieniu. If our desire is to please the spiritual master and Krishna, then we act on that platform, there's no material reaction. Kiedy działamy z pragnieniem, aby zadowolić naszego mistrza duchowego, wtedy nie wytwarzamy żadnych materialnych reakcji. Otherwise, everyone is caught up in the duality of happiness and distress. W innym wypadku wszyscy są złapani w dualizmie przyjemności i nieprzyjemności. The last class we had, someone was asking at the end, it seems impossible how to get out of the material world. Więc na ostatnim wykładzie ktoś zapytał, że wygląda to na niemożliwe, aby wydostać się ze świata materialnego. And Prabhupada confirms that. He says he compares it like fishes caught in a net. They have no way to come out. I Śla Prabhupada porównuje tę naszą sytuację do ryb złapianych w sieci. Po prostu jest to niemożliwe, aby wydostać się z tej sieci. By our own endeavor, we can't get out of this cycle of birth and death. Tak, polegając na własnych siłach, nie mamy szans, aby wydostać się z tego cyklu narodzin i śmierci. But if we surrender, then the Lord can easily take us out of this this suffering condition. Ale kiedy podporządkujemy się Panu, to Pan z łatwością wyciągnie nas z tych kłopotliwych, pełnych niedoli sytuacji. This verse is there in the 7th chapter. Daivihiyei sugunamayi mamamaya dharadyaya. This material energy is very difficult to overcome. But one who surrenders to me, Krishna says, can easily cross beyond it. Krishna mówi w Bhagavad Gita w 7 rozdziale, że ta moja boska energia jest bardzo trudna do przekroczenia, ale kiedy podporządkujesz się mnie, to ja z łatwością pokonasz tą materialną energię. But that surrender has to be genuine. We can't cheat Krishna. Więc to podporządkowanie powinno być takie prawdziwe. Nie możemy oszukać Kryszny. Srila Prabhupada writes how in his missionary activities he's seen that some people come with some hidden motive, some material motive, and then when that the condition is given to them, then they leave Krishna consciousness.
I Śla Prabhupada podaje przykład, kiedy ktoś przychodzi do tego ruchu świadomości Kryszny z ukrytym motywem i ten motyw zostanie zaspokojony i wtedy czują się szczęśliwi, to odchodzą z tego ruchu. We shouldn't be foolish like that. We should think, this, I want to do this for the rest of my life. Nie powinniśmy być tak głupi. Powinniśmy mieć taką determinację, że wykonuję tę służbę oddania do końca tego życia. Therefore, with our intelligence, we should plan like that. Let me continue devotional service throughout my whole life. Więc powinniśmy być na tyle inteligentni i naszą inteligencją planować, że ja chcę wykonywać tą służbę oddania do końca życia. So we have to live with our mind, therefore we should act in such a way that mind doesn't become so disturbed. Więc powinniśmy planować czy naszym umysłem i wtedy nasz umysł nie będzie tak zaniepokojony. Just like I was giving the example of Raghunath Das Goswami. If I tried to imitate him, then my mind would be disturbed. Tak jak podawałem przykład z Raghunatha Dasa Goswami, że jeżeli bym wykonywał tego typu wyrzeczenia jak on, to mój umysł był bardzo zaniepokojony. Or look at Dhruva Maharaj. He's performing such a severe austerity, only eating leaves. Tak jak popatrzcie na Dhruva Maharaja, on wykonywał takie niezwykłe wyrzeczenia, żywiąc się tylko liśćmi, które spadły z drzew. But Śrīla Prabhupāda and Lord Chaitanya, they have given us a simple austerity. Ale Śrīla Prabhupāda i Pan Chaitanya dali nam bardzo proste wyrzeczenia. Rise early in the morning. Wstań wcześnie rano. This is not so difficult because morning is the best time. To nie jest zbyt trudne, ponieważ rano jest to najlepszy czas. Once our habit is there, then we can appreciate. Oh, very peaceful before the sunrise. We have time. We can chant without any mental agitation. I kiedy jest ten nawyk, to możemy tak cieszyć się tym, że stajemy wcześniej rano przed wschodem słońca, jest tak spokojnie, możemy skupić się na intonowaniu Hare Krishna. So some austerity is there. Więc jakieś tam wyrzeczenie ma miejsce. Only eat food offered to Krishna. Jedz tylko to, co jest ofiarowane Krishnie. No illicit sex. Zakaz nielegalnego seksu. But little by little we can do everything and then from within, Krishna will be pleased and he'll reciprocate with us. Więc po troszeczku robimy postęp i Krishna od wewnątrz możemy czuć, że jest z nas zadowolony. Śrīla Goswami says that the distresses from sinful activities are due both to the sins themselves and to sins committed in our past lives. Generally, one commits sinful activities due to ignorance. But ignorance is no excuse. Did we read that? Yes. Evading yes. The reaction, sinful activities. Sinful activities are of two kinds: those which are mature. We read that. Those which are not mature. The sinful activities for which we are suffering at the present moment are called mature. The many sinful activities stored within us for which we have not yet suffered are considered immature. For example, a man may have committed a criminal act, but is not yet arrested for them. Now, as soon as he is detected, arrest is awaiting him. Similarly, for some of our sinful activities, we are awaiting distress in the future. And for others, which are mature, we are suffering at the present moment. Grzeszne czynności są dwojakiego rodzaju, dojrzałe oraz niedojrzałe. Te grzeszne czynności, za które cierpimy obecnie, nazywane są dojrzałymi. Natomiast wiele grzesznych czynności nagromadzonych w nas, lecz za które jeszcze nie cierpiliśmy, uważanych jest za niedojrzałe. Przykładowo, jeśli człowiek popełnił przestępstwo, lecz nie został jeszcze za nie aresztowany, przykładowo, jakiś człowiek popełnił przestępstwo, lecz nie został jeszcze za nie aresztowany. Jednak gdy tylko zostanie wykryty, natychmiast oczekuje go aresztowanie. W podobny sposób za niektóre z naszych grzesznych czynności w przyszłości oczekują nas różne cierpienia, natomiast za inne, za te, które są już dojrzałe, cierpimy teraz. Therefore, Lord Chaitanya stresses on the point of being tolerant. Dlatego Pan Chaitanya ciągle podkreśla ten punkt, żebyśmy byli tolerancyjni. More tolerant than a tree. Żebyśmy byli bardziej tolerancyjni niż drzewo. Well, because there's going to be reactions coming to us from our past life or from this life, and we're going to have to suffer.
ponieważ reakcje przyjdą z poprzedniego życia albo z tego życia i będziemy musieli cierpieć. What are the kind of sufferings? There's three sufferings: adidaivik, adibhautik, adiatmik. We're going to suffer from other living entities, from our own mind and body, and from the nature. Więc będziemy cierpieć w trojaki sposób: adhyatmik, adhibautik, adhidaivik, czyli od swojego własnego umysłu i zmysłów, od innych żywych istot i jakichś naturalnych zakłóceń natury. So we think, oh, now I'm a devotee, I shouldn't suffer. No, you're going to have to suffer, but with the understanding that now your suffering means all your bad karma is being used up. That's good. Więc nie można tak powiedzieć, że ja jestem wielbicielem, nie będę cierpiał. Nie, będziesz cierpiał, ale z mentalnością, że kiedy cierpimy, to wtedy są usuwane grzeszne reakcje naszych czynności. Robert told us, oh, now I'm suffering. But because I become a devotee, Krishna has made that suffering less. Więc Śrila Prabhupada zwykł mówić, o, ja cierpię, ale cierpię o wiele mniej, ponieważ jestem wielbicielem Kryszny. And even in suffering condition, even in disease condition, still we can perform devotional service. I nawet jeżeli cierpimy, jeżeli nawet jesteśmy chorzy, nadal możemy pełnić służbę oddania dla Kryszny. Then our future is very bright. I wtedy nasza przyszłość jest bardzo świetlana. So this is our idea, and the future can be immediate if we learn how to chant Hare Krishna. I nasza przyszłość może być natychmiast świetlana, jeżeli nauczymy się, jak intonować Mahamantra Hare Krishna. In the 14th chapter of the Gita, Krishna tells us that even in this life, one can come to the point of feeling always blissful. W 14 rozdziale Bhagavad Gita Pan Krishna mówi nam, że nawet w tym życiu możemy dojść do płaszczyzny, w której będziemy zawsze szczęśliwi. But the qualification mamcha yovyabhicharina bhakti yogena sevate sagunan samiti chatan brahma bhuya kapate. We have to be engaged in Krishna service. Ale warunkiem jest to, że powinniśmy być zawsze zaangażowani w służbę dla Kryszny. That one-pointed service. Taka jednopunktowa koncentracja na służbie. Yeah, concentration. So Prabhupada said that was my qualification, that I took the order of my spiritual master as my life and soul. I Śla Prabhupada mówił o sobie, to była moja kwalifikacja, że przyjąłem pragnienie mojego mistrza duchowego, swoje życie i duszę. So that was his one-pointedness. To była jego taka jednopunktowość. He was thinking how to please his spiritual master by pushing on this Hare Krishna movement. Więc on ciągle myślał, jak może zadowolić swojego mistrza duchowego przez popychanie tej misji nauczania świadomości. So we've also, all of us have been ordered by Śrīla Prabhupāda to cooperate together to push on this movement. I wszyscy dostaliśmy instrukcję od Śrīla Prabhupāda, abyśmy kooperowali razem i nauczali świadomości Kryszny. So if we keep that order in the front, then we'll benefit and others will also benefit. Jeżeli będziemy to to pragnienie Śrīla Prabhupāda trzymać tak z przodu nas samych, to my odniesiemy korzyść i wszyscy inni odniosą korzyść. In this way there is a chain of sinful activities and their concomitant distress, and the conditioned soul is suffering life after life due to these sins. He is suffering in the present life, the result of sinful activities from his past life, and he is meanwhile creating further suffering for his future life. Mature sinful activities are exhibited if one is suffering from some chronic disease, if one is suffering from some legal implication, if one is born in a low and degraded family, or if one is uneducated or very ugly. W taki oto sposób istnieje łańcuch grzesznych reakcji i towarzyszących im cierpień. I na skutek tych grzechów uwarunkowana dusza cierpi na rodziny po narodzinach. Cierpiąc w obecnym życiu, odbiera ona reakcję swych grzesznych czynów popełnionych w życiu poprzednim, a w międzyczasie popełnia kolejne grzechy, których reakcję odbierać będzie w życiu następnym. Dojrzałe grzeszne czynności przejawiają się na przykład, jeśli ktoś cierpi na jakąś chroniczną chorobę, jeśli ktoś ma kłopoty natury prawnej,
Jeśli ktoś rodzi się w nisko postawionej rodzinie lub też nie posiada wykształcenia, albo jest bardzo brzydki. There are many results of past sinful activity for which we are suffering at the present moment, and we may be suffering in the future due to our present sinful activities. But all of these reactions to sinful deeds can immediately be stopped if we take to Krishna consciousness. Obecnie odbieramy reakcje wielu grzesznych czynności, które popełniliśmy w przeszłości, a w przyszłości być może... We lost you again. Martenda! Mother Sita, can you hear me? You back? I'm back. You had a nice trip? Yes. So where were we? You finished? When you take process of Krishna consciousness. Right. This is the... Then. So as evidence for this, Rupa Goswami quotes from the Srimad Bhagavatam of the 11th canto, 14th chapter, 18th verse. This verse is in connection with Lord Krishna's instructions to Uddhava, where he says, my dear Uddhava, devotional service unto me is just like a blazing fire which can burn into ashes, unlimited fuel supplied to it. Na dowód tego Śla Rupa Goswami cytuje 19 werset 4 rozdziału 11 kanto Srimad Bhagavatam. W wersecie tym Pan Krishna, pouczając Uddhavę, mówi: mój drogi Uddhavo, służba oddania dla mnie jest niczym żarliwy ogień, mogący obrócić w popiół nieograniczoną ilość opału. The purport is that all, as the blazing fire can burn any amount of fuel to ashes, so devotional service to the Lord in Krishna consciousness can burn up all the fuel of sinful activities. For example, in the Gita, Arjuna thought that fighting was a sinful activity, but Krishna engaged him in the battlefield under his order, and so the fighting became devotional service. Therefore, Arjuna was not subjected to any sinful reaction. Tak jak żarliwy ogień może spalić na popiół każdą ilość dostarczonego mu opału, tak służba oddania Panu w świadomości Kryszny potrafi spalić cały opał grzesznych czynności. Na przykład w Gicie Arjuna myślał, że walka jest grzechem, lecz ponieważ został on zaangażowany na polu bitwy, na rozkaz Kryszny, jego walka stała się służbą oddania i dlatego Arjuna nie podlegał żadnym grzesznym reakcjom. That means we have to remain in devotional service. But if we're part-time devotees, then again we may be creating karma for ourselves. Więc to oznacza, że powinniśmy być ciągle zaangażowani w służbę oddania dla Kryszny. Ale jeśli jesteśmy tylko zatrudnieni w służbie na pół etatu albo na ćwierć etatu, to znaczy, że wtedy wytwarzamy grzeszne reakcje w naszym życiu. The example is giving of the fan is turning. So if we pull out the plug, then we can say it's stopped. But still, the turning will go on for some time. Jest podawany przykład wiatraka. Możemy wyłączyć wiatraka z kontaktu, ale widzimy, że wiatrak nadal się obraca. So as long as we leave the plug out, then it's just a matter of time. All these reactions will be finished. Więc my tylko musimy robić tak, żeby nie włączać tego wiatraka do prądu. No i jak będzie wyłączony z prądu, to jest tylko kwestia czasu, że ten wiatrak się zatrzyma. Niezjadaczy psów może uzyskać kwalifikacje uprawniające ją do odprawiania rytualistycznych ceremonii zalecanych w Wedach. Z tego stwierdzenia można wywnioskować, że na ogół osoba urodzona w rodzinie zjadaczy psów nie nadaje się do odprawiania ofiar jagi. Za odprawienie tych rytualistycznych ceremonii polecanych w Wedach odpowiedzialni są kapłani, zwani kastą braminów. Jeśli nie jest się braminem, nie można odprawiać tych ceremonii. So, we become free from any sinful reaction. But one thing we have to be very careful about is not to commit offense to devotees. Więc możemy być wolni od wszelkich grzesznych reakcji, ale powinniśmy być bardzo ostrożni, aby nie popełniać obraz wobec wielbicieli. At the same time, we're ordered to preach to the devotees. Ale w tym samym czasie
Mamy polecenie, aby nauczać wielbicieli. So it can be difficult because sometimes preaching means that we correct somebody and they may take that as an offense. I to jest może być trudne, ponieważ kiedy nauczamy, chcemy kogoś jakby tak poinstruować. Ale niebezpieczeństwem jest to, że ta osoba może przyjąć to jako obrazę. So we have to be careful to do everything in a constructive mood. Więc powinniśmy być ostrożni i tak instruować kogoś w taki sposób konstruktywny. If we don't have that mood, we want to help somebody, then we shouldn't speak to them. Jeżeli nie mamy tego nastroju konstruktywnego, nie powinniśmy do takiej osoby mówić. However, if we appreciate them, we want to help them, then we can preach to them and try to make them improve their devotional service. A jeżeli my lubimy ich i chcemy tej osobie pomóc, to wtedy możemy mówić z taką osobą, aby ta osoba usprawniła swoją służbę oddania. But we're coming from the material side, which is full of envy, so we have to be careful not to be envious of another devotee. Ale ponieważ przychodzimy do służby oddania z tej płaszczyzny materialnej, gdzie jest, która jest przepełniona zazdrością, I miss the point. So we're coming from this material side, which is full of envy, and then? Then we have to be careful not to bring that same mentality in our dealings with devotee. We have to be careful not to be envious of the devotees. We have to be careful not to be envious of the devotees. Powinniśmy być ostrożni, aby nie być zazdrośni o wielbicieli. So how do we do that? Well, if the devotee is more advanced than us, then we're happy because of that, because then they can help us. A co to oznacza, że ktoś jest bardziej zaawansowany od nas, powinni być szczęśliwi, że ktoś jest bardziej zaawansowany od nas i powinniśmy służyć takiej osobie. So we have to be neutral in our analysis. Who is more advanced? Who is equal to me? Who is less advanced? I powinniśmy być neutralni w tej analizie. Kto jest bardziej zaawansowany od nas? Kto jest na równi z nami? Kto jest mniej zaawansowany? If someone is more advanced and we criticize them and reprimand them and chastise them, then Krishna won't be happy with that. Więc jeżeli ktoś jest naprawdę bardziej zaawansowany od nas, jeżeli pouczamy ich i tak reprendujemy ich, więc Krishna nie jest zadowolony z tego typu postępowania. Just like in the Chaitanya Charitamrita, that Ramachandra Puri, he was criticizing even Lord Chaitanya. Tak jak w Chaitanya Charitamricie można przeczytać, jak Ramachandra Puri krytykował nawet samego Sri Chaitanya Mahaprabhu. So the danger is there. And that's our biggest danger because we're dealing with devotees. So we have to be very careful. At the same time, we're persons, so we have a right to our opinion. Więc dlatego powinniśmy być bardzo ostrożni i nie obrażać. Żyjemy ciągle w towarzystwie wielbicieli, ale z drugiej strony jesteśmy osobą i mamy prawo do wyrażania swojej własnej opinii. In a big organization like this, there's going to be others who have a different opinion. W tej organizacji, która jest tak wielka, zawsze będą jakieś osoby, które mają jakąś inną opinię na ten sam temat. So we have to be careful not to think that we're always right and everybody else is wrong. Więc powinniśmy być w takiej świadomości, że ja ciągle mam miejsce, a wszyscy inni ciągle nie mają racji. Because devotional service is one of intention. What is our internal intention? Więc ponieważ służba oddania to są właśnie nasze intencje. Jakie mamy naprawdę te intencje? So if someone's intention is to please Śrīla Prabhupāda Krishna,
Even if they're wrong about the way they're doing it, still they're right because their intention is good. Więc jeżeli ktoś ma intencję zadowolić La Prabhupada i Krysznę, jeżeli nawet robią to źle, to, to będą, będzie wszystko w porządku, ponieważ ich intencją jest zadowolenie La Prabhupada i Krysznę. So in this way, devotee is very liberal. I w ten sposób wielbiciel jest bardzo liberalny. But on the other side, devotee is very conservative, that when it comes to principles, he doesn't compromise. Ale z drugiej strony wielbiciel jest bardzo konserwatywny. Jeśli chodzi o zasady, to nie ma żadnego kompromisu. So Prabhupada was both very liberal and also very conservative. Więc dlatego Śrīla Prabhupāda z jednej strony był bardzo taki liberalny, a z drugiej strony był bardzo konserwatywny. Okay, any questions? W porządku, czy są jakieś pytania? Amrita Priya. The question is why the devotion is so hard to achieve? Dlaczego służba, czysta służba oddania jest tak rzadko osiągana? Because Krishna doesn't give himself so easily unless he sees that we're really his devotee. Dlatego, że Krishna nie daje siebie osobie, dopóki dokładnie nie wie, że ta osoba jest czystym jego czystym wielbicielem. He may give you all material opulence, he may give you even impersonal realization, but to his devotee, he gives himself, so he wants to be sure that one is actually a devotee. Więc Krishna daje materialne przyjemności, materialne wyzwolenie, ale wielbicielowi on daje samego siebie, więc on chce być pewny, że oddaje się odpowiedniej osobie. That's why it's difficult. Dlatego jest trudno. Because since time immemorial, we've been in the material world, and due to false ego, we're always thinking of putting ourselves in the center. Dlatego, że jesteśmy w świecie materialnym od czasów niepamiętnych i nauczyliśmy się, aby siebie ciągle trzymać w centrum. We see it if we look at our children. Możemy zobaczyć nasze własne dzieci. Oh, you say, oh, these are innocent children, but you can see how selfish they are. Możemy powiedzieć, o, to są takie niewinne dzieci, ale można zobaczyć, jak samolubne one są. So we have that same selfish nature, that means we're not devotees. Więc my mamy tą samą taką samolubną naturę, więc jeżeli mamy tą naturę, to nie jesteśmy wielbicielami. Like the gopis, when Krishna had a headache, they are ready to give their dust from their feet for Krishna's head. Tak jak gopi, kiedy dowiedziały się, że Krishna ma ból głowy, natychmiast były gotowe dać kurz ze swoich stóp na głowę Krishny, żeby tylko głowa go nie bolała. But Narada Muni says, if you do that, you'll go to hell. A Narada Muni tak ich straszył, powiedział, jak to zrobicie, to pójdziecie do piekła. But they say, that's okay, let us go to hell. We just don't want to see Krishna with a headache. Więc one powiedziały, nie ma żadnego problemu, możemy iść do piekła, ale nie możemy tego zdzierżyć, że Krishna ma ból głowy. So that's the nature of the devotee, so therefore it's very rare. Więc to jest natura wielbiciela, więc to jest tak bardzo rzadkie. Because we come to devotional service, we have some personal motive. Ponieważ kiedy przychodzimy do służby oddania, zawsze mamy jakieś osobiste motywacje. Four kinds of people come. Cztery rodzaje ludzi przychodzi do świadomości. We're trying to get relief from distress, we want money. Chcemy się uwolnić od cierpienia, chcemy mieć pieniądze. We're curious or we're seeking knowledge. Jesteśmy ciekawi albo chcemy mieć jakąś wiedzę. So all of us are coming with some material motive. Każdy z nas przychodzi do tego ruchu ukrytymi motywacjami. But if we come to the right place, then gradually we can give up our material motive and just change it into a motive of pleasing Krishna.
Więc przyszliśmy do odpowiedniego miejsca i możemy uwolnić się od tych materialnych motywacji i zmienić to na tylko jedną motywację, aby zadowolić Krysznę. Then we become pure devotees. Wtedy stajemy się czystymi wielbicielami. So in one sense it's very easy, but it's difficult because of false ego. Więc z jednej strony jest łatwe, ale z drugiej strony jest trudne z powodu naszego fałszywego ego. That's all right, Nitya Priya. Czy to jest w porządku, Nitya Priya? Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna, thank you. Anyone else? Czy ktoś jeszcze? Who's this? What does mean that if devotee have intention to really please Śrīla Prabhupāda and Krishna, if he is even wrong, why he is okay if... Yeah, I understand. So I can translate. Więc yeah. Pytanie jest o tym, jak jakiś wielbiciel ma taką szczerą intencję zadowolenia Śrīla Prabhupāda i Kryszny. Jeżeli nawet robi źle, to on robi dobrze, ponieważ jego intencją jest zadowolenie Śrīla Prabhupāda i Kryszny. Because Krishna, he's not a fanatic, so he knows what's your intention, so he'll help you to give up that if you're doing something wrong. He'll help you from within. Więc Krishna nie jest fanatykiem i on wie dokładnie, jakie są nasze intencje. I nawet jeżeli to będzie złe działanie, to on od wewnątrz da nam pomoc i skoryguje nasze działanie. Just like there's a story, I think, in Ramayana, how the one devotee of Lord Rama, she's giving Lord Rama the banana peel and she's throwing the banana away, but he's taking it because he knows she's offering in love. Tak jest rozrywka jakiegoś wielbiciela pana Ramachandry. I ten wielbiciel zamiast ofiarowania banana daje mu skórki od banana, ale pan Ramachandra przyjmuje te skórki, ponieważ ofiarowane są z czystą miłością. So honest, obviously she's making a mistake, but Krishna still accepts it because the love is there. I oczywiście ta osoba popełnia błąd, ale Krishna przyjmuje to pomimo, bo jest w tym miłość. Therefore, intention is the main thing, and we can't always know what is somebody's intention. Więc ta intencja to jest prawdziwy klucz do sukcesu i możemy wiedzieć, kto ma jaką intencję. Therefore, we should avoid being too critical. Więc nie powinniśmy unikać, aby być krytykanckim. Anyone else? Czy ktoś jeszcze? Śrīla Bhaktisiddhānta talks about this because I'm honeycombed with defects, therefore I take the task of finding faults in others. Because I have so many defects, therefore I'm very expert at finding faults in others. Ponieważ ja jestem jak taki, takie, jak plastry miodu mają takie różne, że tak powiem, małe komory, to jak jestem takim właśnie, mam tyle tych defektów, tyle różnych wad, dlatego jestem ekspertem w wyszukiwaniu wad w innych. But the other side is, for preaching, sometimes we have to criticize. Ale z innej strony dla nauczania czasami musimy krytykować. So that is why the devotional service is very dynamic. And it's not something mechanical. Więc dlatego służba oddania jest dynamiczna, nie jest czymś mechanicznym. Because the persons are involved. Ponieważ osoby, mamy do czynienia z osobami. If Prabhupada is pleased, if Krishna is pleased, then we shouldn't put our finger in there. Więc jeżeli Śrīla Prabhupāda jest zadowolony, jeżeli Pan Krishna jest zadowolony, nie powinniśmy wkładać palce w nie swoje sprawy. Anyone else? Czy ktoś jeszcze? Okay, we mark where we stop here. Czy możemy zanotować, gdzie się zatrzymaliśmy?
we stop. I'm telling you. In the Padma Purana. No. Samtan is born in the family of Brahmins. Yeah. Okay, that's where we'll start next time, huh? Yes, so next thing is here. All right, okay. Thank you very much. Thank you very much, Maharaj. I hope we get the internet working better. Yes, this is a problem. Not only with internet, but with the laptop too. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Krishna. Hare Krishna, Gurudev. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Bol.